Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugim z 8 wykładów monograficznych w ramach projektu Art and Science współorganizowanego przez Centrum Badań Interdyscyplinarnych Copernicus oraz Platformę Badań Artystycznych Wydziału Malarstwa. Dzisiejszym gościem i prelegentem jest profesor Andrzej Bednarczyk. Witam Cię, Andrzeju, bardzo serdecznie. Absolwent i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta wizualny, autor ponad 50 wystaw indywidualnych i uczestnik ponad 200 pokazów zbiorowych. Obecnie kierownik Katedry Malarstwa oraz Środowiskowych Studiów Doktoranckich na naszej uczelni. Już wkrótce dyrektor Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia sztukę transdyscyplinarną na styku działań wizualnych, dźwiękowych, ale także filozofii, antropologii i nauk ścisłych. Od 2013 roku realizuje monumentalny projekt artystyczno-badawczy pod tytułem Kształt europejskiej duszy. I to właśnie pokłosie badań w obrębie tego projektu, pokłosiem tych badań jest dzisiejszy wykład. Projekt ten koncentruje się na kondycji współczesności. W tym wypadku usłyszymy refleksję na temat kondycji współczesnego języka. Jego tytuł brzmi: I po całej ziemi rozległ się płacz nieprzeczytanych nigdy słów. Profesor skupi się w nim m.in. na następujących pytaniach. Czym jest ontologia języka? Czy nieprzeczytane słowa płaczą? I dlaczego pragną dotrzeć do ludzi? Czy język to tylko słowa? Czy istnieje granica ilości i prędkości tworów językowych? Czy grozi nam bełkot? Po wysłuchaniu tego wykładu zachęcam Państwa do zadawania pytań i włączenia się w dyskusję. W tym momencie oddaję głos profesorowi Bednarczykowi. Andrzeju. Jeżeli, o, a ja pa,
Nie wiem jak Państwo, ale ja już mam dosyć. Nienawidzę tego filmu. Od samego oglądania i słuchania jestem spocony. Przedmiotem namysłu, który chciałbym przed Państwem dzisiaj, którego chciałbym dokonać, są perypetie języka sztuki w przestrzeni przegęszczenia informacyjnego. Skoro zaczęliśmy od bełkotu, to pewnie i na banale skończymy, ale może pomiędzy tym coś się zdarzy frapującego. Właśnie bełkot i banał rozpoznaję jako dwa zagrożenia czyhające nieustająco na ludzkie powiadanie. I to nie jest problem, który pojawił się na naszych oczach. To jest problem prawdopodobnie obecny w języku, w ludzkim powiadaniu od samego początku dziejów, odkąd zaczęliśmy mówić. Czym jest bełkot? Bez przykładów. Myślę, że bełkot to jest osłabienie tej siły klejącej elementy składowe. Bełkot to jest niemożność jasnej artykulacji, a może i niechęć do niej. A czym jest banał? Jeżeli bełkot rozrywa język, to banał go zamraża. To banał go zabija przez martwotę, przez brak jakiejkolwiek wagi. Chcę mówić o języku, będąc na Akademii Sztuk Pięknych, chciałbym dookreślić na samym początku, że tego pojęcia będę używał w myśl czegoś na kształt definicji, jaką udało mi się znaleźć w archeologii wiedzy Michela Foucault. Jest to bodaj najszersze, definitywne zdanie dotyczące języka, jakie udało mi się spotkać, które stwierdza, że język to skończony zespół reguł, który pozwala na nieskończenie wiele realizacji. Chętnie dodałbym, że chodzi tu o realizacje semantycznie rodne. Z drugiej jednak strony musiałbym stwierdzić, iż jest możliwa jakakolwiek realizacja reguł przez człowieka, która rodna znaczeniowo nie jest. I nie jestem w stanie tego rozstrzygnąć. Najprawdopodobniej to zdanie definitywne Foucault jest wystarczające.
W zgodzie z powyższym, obiektem językowym, czy obiektem realizacji językowej, będę tutaj nazywał każdą znaczącą formę stworzoną w dowolnym medium. Idee oraz przenoszące je pojęcia, słowa, kształty, głoski, kolory, dźwięki, gesty, ruchy oraz ich konglomeraty i ciągi. Poruszamy się więc w przestrzeni nieprzynależnej li tylko verbum, ale wszelkim ścieżkom ludzkiego powiadania, wyrażania, opowiadania i określania. Zdaje mi się możliwym do bezpiecznego stwierdzenia, że żyjemy dzisiaj w przestrzeni przeładowanej językowo, przeładowanej informacjami. Określam naszą przestrzeń cywilizacyjną jako przestrzeń przegęszczenia językowego czy przegęszczenia informacyjnego. I w tej przestrzeni będziemy rozważać perypetie języka sztuki. Myślę, że dobrym miejscem do snucia takich rozważań będzie hala główna dworca kolejowego Warszawa Centralna. Ja będę robił szum. Przedwczoraj z profesorem Stelmachniewiczem, wracając z Warszawy z Akademii, siedliśmy na dworcu i okazało się, że mamy gotową ilustrację do dzisiejszego rozważania. I po całej ziemi rozległ się płacz nieprzeczytanych nigdy słów. Zapewne z łatwością rozpoznajecie z lekka napuszony styl Biblii księdza Wójka, w której wiele zdań rozpoczyna się od spójników, co w czasach czy w czasie, kiedy wrą intensywne prace nad szóstym wydaniem Biblii Tysiąclecia, pomyślałem sobie, będzie frapujące. Ale źródłem inspiracji do takiego nazwania, do takiego zatytułowania naszego dzisiejszego spotkania były strofy czwartego psalmu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który w czasie powstania warszawskiego zawołał: ale wytłumacz mi tych, co niewiedzący u ciemnych wód są spopielałe krzyżyki czarne, nieodegranych nigdy nut. Czy słowa płaczą? Moglibyście powiedzieć, chwila, chwila, jesteśmy na wyższej uczelni. Takie poetyzowanie może jest mało użyteczne w rozważaniach. Człowiek może płakać, ale słowo nieprzeczytane płacze? Spróbuję wykazać, że tak. Sięgnę do myśli Martina Heideggera, którą znalazłem w jego wykładzie Logos. Tam bardzo frapujące są rozważania źródłosłowia greckiego Logos, wywiedzionego z Legein, bardzo bliskiego niemieckiemu Legen, jak on, będąc niemieckojęzycznym, wykazuje. To jest bliskie naszemu położyć, przedłożyć, ułożyć. Stąd polski legal, ten poziomy element architektoniczny, który się kładzie, na którym się później kładzie strop. Heidegger wykazuje, że to kładzenie doprowadza do leżenia pozwalającego na wspólne przedkładanie się w nieskrytości.
Także słowo chce być widziane, ono przywiera do nas, chce przylec. Ono nie poprzestaje na tym, że sobie leży. Ono jakoby woła do nas, przedkłada się przed nas. To stało się podstawą do moich trochę ontologicznych rozważań nad różnicą pomiędzy ontologią, czy byciem rzeczy naturalnych, a byciem obiektów czy bytów językowych. Jeśli powiem o bytach naturalnych za Akwinatą, że największym dobrem jest istnieć. I nie będę tutaj podążał za Tomaszem z Akwinu w budowaniu hierarchicznych poziomów istnienia. Poprzestanę na płaskim, binarnym rozstrzygnięciu istnieje, nieistnienie, jest, nie ma. Gdzieś tutaj pobrzmiewa to ukochane przeze mnie pytanie Leibnica, dlaczego raczej istnieje coś niż nic. Swoją drogą perełka językowa, zgniecenie w jednym prostym pytaniu przeciwstawności tak krańcowych, że pytanie to pozostaje niedomknięte na zawsze. Jeśli chodzi o byty językowe, to za Heideggerem powiem, że największym dobrem bytu językowego jest być zauważonym. I tutaj otrzymujemy pewną stopniowalność bycia. Nie mamy tylko jest, nie ma, istnieje, nie istnieje. Dostajemy tutaj pewną stopniowalną gęstość istnienia. Moglibyśmy powiedzieć, przecież on istnieje mocniej niż on. Brzmi to jak absurd, a jednak zdaje się być możliwym przez nas do przyjęcia. Weźmy za przykład kamień. Taki najbardziej naturalny obiekt rozważań. Kamień leżący istnieje. Kamień ułożony, położony istnieje o tyle, o ile ktoś go zauważa, ktoś o nim pamięta, ktoś zwraca na niego uwagę. Gdy go pominą, gdy go zapomną, zignorują, rozpływa się w niebycie, czeźnie, umiera. Weźmy przykład naturalnego, leżącego sobie niewinnie w polu kamienia. Patriarcha Jakub zmęczony położył głowę na tym kamieniu, na tym kawałku natury. Kiedy przyśniła mu się drabina, po której w cudownym tańcu doszło do zjednoczenia poziomów bytu przez wstępujące i zstępujące anioły, kiedy ocknął się z tego snu, co zrobił patriarcha Jakub? Wylał odrobinę oliwy na ten kamień i rzekł, to jest Bet-El, dom Boga. Wyrwał kamień z objęć natury i stworzył obiekt językowy. Nadał mu znaczenie. Nawet go nie postawił, nie przełożył. Aktem swojej woli stworzył, powiedzielibyśmy, frazę znaczeniową. Tak samo kamień, który zostanie postawiony między sąsiadami na znak granicy, albo kamień położony na znak pamięci, istnieje
naszą uwagą, gęstnieje przez społeczność, która wokół niego odczytuje jego intensywną zawartość znaczeniową. Takie powiadania, takie sentencje materialne potrafią przez wieki być odczytywane. Natomiast w momencie, kiedy ktoś przechodzi koło kamienia położonego lub postawionego bez jakiegokolwiek zwracania uwagi, bez wiedzy, bez pamięci, znika, rozpływa się, przestaje istnieć intensywnie. A teraz zwróćcie uwagę na takie fakty. Czym różni się pisuar od fontanny Marcela Duchampa? Czym różni się cisza rozciągająca się nad choćby i kamienistym polem od utworu 4 minuty i 33 sekundy ciszy na fortepian Johna Cage'a? Niby niczym, ale ontologia tych bytów jest kategorycznie odmienna. Czy nieczytane słowa, nieoglądane obrazy, albo na przykład rzeźby prymitywisty Juliana Stręka, którego rodzina paliła w piecu, odtrącane idee, ignorowane odkrycia, nieodegrane nigdy nuty płaczą? Może i niebezpieczna teza, ale tak. Istnieją więc dwa sprzężone z sobą, ale możliwe do rozwarstwienia światy. Świat natury i świat logosu. Jak pisał Tadeusz Konwicki we Wniebowstąpieniu, na granicy tych dwóch światów kwitną kwiaty. Najpiękniejsze kwiaty wymyślone przez człowieka. Kiedy udało mi się poukładać tych kilka klocków odmienności pomiędzy sposobem istnienia bytu naturalnego a bytu językowego, zadałem sobie pytanie, do którego świata należy człowiek? Wychodzi na to, że człowiek raczej należy do świata logosu. Zresztą znowu Heidegger mógłby pomóc nam nieco podpowiedzieć swoimi analizami twórczości poetyckiej Hölderlina i to twierdzenie, iż człowiek w języku mieszka, a właściwie, cytując, musiałbym powiedzieć, poetycko mieszka człowiek. To on zaczerpnął ze strof Hölderlina: miłość sprawia, że się oczy, że ma się oczy szeroko otwarte. Ale to, co pozostaje, ustanawiają poeci. Zdaje się, że ontologia człowieka rozpatrywana z tej perspektywy jest ontologią stopniowalnej gęstości istnienia. Że człowiek na podobieństwo bytu językowego przedkłada się w jawność, potrzebuje zauważenia, potrzebuje wagi, potrzebuje uwagi, potrzebuje jakiejś gatunkowej wartości zewnętrznej, bez której czeźnie, bez której odczuwa rozmywanie się we mgle, zanikanie, znikanie. A im większy tłum dookoła niego, zdaje się, że tym mocniej odczuwa swoją słabość istnienia. I tutaj dochodzimy do ciekawego związku pomiędzy słowem a jego wypowiadaczami. Otóż należymy do tej samej rodziny bytów, które nie tylko istnieją, nie istnieją,
ale które potrzebują ludzkiej pamięci, ludzkiej uwagi, ludzkiego zauważenia, bycia słyszanym, żeby istnieć, żeby czuć, że istnieją. No to spróbujmy, szanowni państwo. Mam do was gorącą prośbę. Proszę o śmiałość, odwagę i tupet. Poproszę was, żebyście na mój znak wszyscy głośno, naraz, cokolwiek zaczęli mówić, aż dam znak, żeby przestać. Uwaga, teraz. Dziękuję bardzo. W świecie przegęszczenia językowego, przegęszczenia informacyjnego, kiedy wszyscy chcą czuć swoje istnienie i chcą być zauważeni przez resztę społeczeństwa, grupy, co my robimy? Tańczymy. Tańczymy między wnykami. Opowiem wam o wnykach. Antoni Kępiński ciekawe określenie znalazł na naszą ludzką aktywność, a właściwie nie na ludzką aktywność, tylko na aktywność organizmów, wszelkich organizmów żywych. Mówił on o metabolizmie, o pewnej wymianie, o metabolizmie energetycznym i wspominał, że oczywiście każdy organizm żywy wymienia się energią z otoczeniem, żyje dopóki bilans energetyczny pomiędzy nim a otoczeniem jest dla niego dodatni. Twierdził, że podobnie jest z metabolizmem, jak on to powiedział, sygnalizacyjnym. A przekładając to do sfery ludzkiej, do sfery języka, moglibyśmy powiedzieć, że podlegamy metabolizmowi informacyjnemu. Stąd wynika zasada, że trzeba zgromadzić wystarczającą ilość informacji z otoczenia, żeby przetrwać. To odczuwamy bardzo dokładnie w momencie, kiedy pierwszy raz w życiu jesteśmy w nowym miejscu, na przykład w nowym kraju, w nieznanym języku, w nowej sytuacji społecznej, etc. Nasze zmysły i nasz umysł bardzo szybko zaczynają się orientować w przestrzeni. Gromadzimy informacje niezbędne do tego, żeby przetrwać. Chcemy nauczyć się chociażby podstaw języka, żeby metabolizm informacyjny był dla nas dodatni. W czym my teraz, w jakiej przestrzeni my teraz żyjemy? Otóż nie tylko możemy wszyscy naraz mówić, ale stworzyliśmy narzędzia, które przejmują trud, umiejętność, wiedzę, kompetencje do wytwarzania informacji w dużej części od nas, ale także ułatwiają nam rozprzestrzenianie naszej dookoła. Łatwość wytwarzania i upubliczniania informacji pozwala poczuć intensywność naszego istnienia. Ponieważ tak się stało w naszej cywilizacji, to ilość wytwarzanej i docierającej do nas informacji wzrasta wykładniczo. Wszyscy chcą, aby w kotle pełnym bulgocącej zupy informacyjnej ich informacyjne bąble docierały do szerokich rzesz. Dlaczego? Ponieważ chcemy czuć siłę swojej egzystencji. Potrzebujemy tego jak powietrza.
Wytworzyć informację i ją rozpowszechnić jest łatwo. Prawdopodobnie każdy z was ma w kieszeni taką małą maszynkę, w której na pewno macie bardzo dużo fotografii i część z tych fotografii na pewno była rozpowszechniana w sieci. To nie wymaga prawie żadnej umiejętności poza klik, klik, like. Dlatego właśnie, szanowni państwo, zużyłem tak wiele czasu i energii na rozpowszechnienie informacji o tym wykładzie, że zabrakło mi czasu na to, żeby się do niego przygotować. Co jest lepiej? Co jest lepsze? Świetny wykład do pustej sali? Czy kiepski wykład do sali wypełnionej? Dla mnie ta druga opcja, dla was ta pierwsza. Znaczy też nie dla was pierwsza, bo was nie będzie. Łatwo jest rozpowszechniać i produkować informacje, chociażby w formie dzieł sztuki, dzieł kultury, jakichkolwiek konglomeratów językowych, którymi wyrażamy swoje istnienie. Natomiast do tego, żeby dotrzeć tym boblem informacyjnym do szerokich rzesz, wymagane jest co? Wysublimowana umiejętność, wysokie kompetencje i potężne pieniądze. I są wyspecjalizowane agendy, które specjalizują się w zakładaniu wnyków, potrzasków informacyjnych, bo chcą nas złapać. Jak mamy poruszać się w tej przestrzeni? Otóż przeciwko temu, co mówił Kępiński, trzeba potrafić zignorować wystarczającą ilość informacji z otoczenia, żeby przetrwać. Ktokolwiek jeździ po Krakowie samochodem, zróbcie sobie kiedyś komórką zdjęcie, oczywiście jak będziecie stać w miejscu, na czerwonych światłach. Zdjęcie skrzyżowania. W bardzo wielu przypadkach powierzchnie informacyjne reklam w stosunku do powierzchni informacyjnych znaków drogowych to jest powiedzmy 98% do 2% na niekorzyść znaków drogowych. Jeżeli chcesz przetrwać, musisz się nauczyć zignorować te piękne lale, które cię zachęcają do zrobienia operacji ucha na przykład, lub wyjechania na Seszele, lub zakupienia wspaniałej sofy, lub czegokolwiek innego. My uczymy się ignorować informacje, żeby przetrwać. Już wiele lat temu, jeszcze Kraków inaczej wyglądał, poprosiłem swoich studentów, prowadziłem jeszcze wtedy pracownię rysunku, żeby dokonali takiego eksperymentu. Powiedziałem tak, dobrze, teraz każdy z was wychodzi z akademii i proszę przejść ulicą Floriańską do rynku głównego, czytając wszystko, co napotkacie. Nikt nie doszedł do połowy. Teraz jest trochę mniej tych informacji, ale założę się, że nikt z was nie dojdzie do końca Floriańskiej, czytając wszystko. To jest naturalny nasz sposób funkcjonowania. Ignorujemy, nie zauważamy, blokujemy informacje, żeby przetrwać, jednocześnie starając się być usłyszanymi, zauważonymi, żeby zwrócić uwagę na samych siebie. Więc wysyłamy informacje przez wszystkie możliwe kanały do ludzi, których na oczy nie widzieliśmy, do naszych przyjaciół, których nawet nie pamiętamy imion i nazwisk, nie wiemy, kim oni są. I oni tą informację dostają i wtedy otrzymujemy informację zwrotną, że istniejemy. Mi się kiedyś wydawało, że my, artyści, to jesteśmy strasznymi narcyzami. No tak się denerwujemy, czy ktoś przyjdzie na wykład, czy nie przyjdzie na wykład, czy ktoś przyjdzie na wystawę, czy nie przyjdzie, czy napiszą o tej wystawie, czy nie napiszą o tej wystawie. I co tam napiszą, a cokolwiek by napisali, byle by napisali.
I po co ludzie umieszczają takie informacje? Ja i mój misiaczek wypiliśmy kawę. Ponieważ walczymy o gęstość istnienia. Ponieważ jesteśmy istotami językowymi. Ponieważ boimy się rozmycia. Łatwo być sobą, kiedy siedzisz na górze i po horyzont nie ma nikogo. Łatwo czuć gęstość istnienia. Ale poczuj tą gęstość istnienia w tłumie. W zatłoczonym tramwaju. Wypełnionym pępkami świata po brzegi. Każdy jest pępkiem świata. A ty jesteś jednym z miliona. Zagęścił się nasz świat i walczymy o to, żeby być widzianymi. A więc procedury wymykania się wnykom i procedury zakładania wnyku są pewnymi poczynaniami językowymi, które wpływają na jego kształt. Jeżeli wrócę do definitywnego zdania Michela Foucault, iż język to skończony zespół reguł, który pozwala na nieskończenie wiele realizacji, odczuwam potrzebę uzupełnienia go. Język to skończony zespół reguł, który pozwala na dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Skoro jest nas tak wiele i skoro każdy z nas emituje informacje, tworzy, buduje, dzieli się, rozsyła, ta gęstość doprowadza do współistnienia, równoległego istnienia wielu zdań. U Alfreda Tennysona znalazłem wstrząsające strofy. Klątwa nade mną, krzyczy w głos pani na szalot. Zerwana nić jak cienki włos, zwierciadło pęka w drobin stos. A ja wam opowiem moją przygodę. Jadąc autobusem słyszałem rozmowę, taką rozmowę o wszystkim i niczym, starszego małżeństwa siedzącego przede mną. Jakaś pani przemawiała do swojego pieska, ona siedziała tutaj po prawej, troszeczkę z tyłu. Obok student przeglądał na laptopie strony internetowe i jednocześnie prowadził rozmowę telefoniczną. Domyślam się z tej połowy rozmowy, że z dziewczyną. Nad tym wszystkim dźwięczał głos audycji radiowej. To był autobus do Zakopanego. Przeplatającej serwis informacyjny z muzyką i spotami reklamowymi. Kierowca oczywiście głośno komentował poziom jazdy i intelektu innych użytkowników drogi. Za oknem atakowały mnie hasła reklam na billboardach, a w pamięci błąkały się przeglądnięte przed chwilą fragmenty artykułów w gazecie. Czyżby nasza kultura pękła w odłamku w stos? Tutaj funkcjonuje u nas i rozprzestrzenia się taka anegdota, nie wiem na ile prawdziwa, o kantorze, który w czasie krótkiego epizodu uczenia zgromadził studentów wokół lustra, które kazał położyć na podłogę, potem wziął młotek i go roztrzaskał i kazał się wszystkim przeglądnąć w tym lustrze i powiedział, tak wygląda nasza kultura. Skończyła się jedność, pękło. Każdy widzi fragment w jakimś odłamku. To jest dość przerażająca sytuacja. Znaczy sytuacja, która przeraża. Nie wiem, czy ona sama jest przerażająca, ale wzbudza z nas pewien lęk. Ten lęk znajdziecie w wielu tekstach, jak chociażby Johna Donna, takie słowa, wszystko w kawałkach, rozpadły się więzi, wszystko namiastką, a wszelkie związki księcia, poddanych, ojca i syna już zapomniane, bo każdy z ludzi ma się za Feniksa. A najbardziej taka klaustrofobiczna i przerażająca wizja Hugo von
Hohenstahla pojedyncze słowa pływały wokół mnie krzepnąc, zastygały w oka, które wpatrywały się we mnie i w które ja musiałem się wpatrywać. Wtedy tworzyły przyprawiające mnie o zawrót głowy wiry, które obracały się nieustannie, a pod nimi była pustka. Nie będę wieszczył jak Wernichora, nie taka jest moja intencja. Stwierdzam jedynie, że w tej sytuacji jesteśmy zmuszeni wyławiać fragmenty domniemanych, a niedostępnych całości i składać z nich jak z klocków ich rozumienie. Mam wrażenie, że bardzo często coś takiego jak bezwzględnie stabilna całość przestało być dla nas dostępny. Raczej zlepiamy, sklepiamy, sklecamy efemeryczne całości z okruchów w konstrukcje, które nie mają sztywno określonych granic. Zawsze bowiem egzystują z czymś obok, z jakimiś marginaliami, które możemy, ale nie musimy uznać za istotne. Mało brakuje, a zrobi się nam tutaj teoria względności krawędzi obiektów językowych. Natomiast w sytuacji przegęszczenia informacyjnego, kiedy pojedynczą całość nie możemy ogarnąć, zdaje się być to sensowne. Dlaczego nie ogarniamy całości? Ano przez to, że przekładamy kanały, że surfujemy przez internet, że coraz częściej czytamy książki nie w całości, przez to, że wchodzą nam w oczy wiele różnych rzeczy i one, chcemy czy nie chcemy, się nam jakoś łączą, wpływają na siebie, a więc kategoryczna krawędź całości albo jest zasłonięta, albo w ogóle ta całość nie istnieje, bo powstają dzieła sztuki, które są zbudowane jako ułamki, odpryski. Odnoszę do Państwa do wspaniałego cyklu nieżyjącego już Janka Berdyszaka, Reszty reszcz, wstrząsające, jedne z ostatnich jego cyklów, które stworzył przed śmiercią. Oczywiście, kiedy mamy taką sytuację zazębiania się, a właściwie przeplatania, odłamywania, czy takiego wyślizgiwania się i wpychania się z drugiej strony jakichś drobin, jakichś fragmentów, na tej ilustracji, której pewnie macie już dosyć, to właśnie to widzicie. Tam widzicie realny świat przez szyby, na których są projektowane reklamy, ale w tym realnym świecie tam jest jeszcze jeden ekran, który dodatkowo jeszcze co innego emituje i to wszystko się z sobą przeplata, tworzy taką magmę, z której my składamy lub nie składamy jakieś chwilowe całości. Czy w takim razie to mamy do czynienia z bełkotem? Znowu wracamy do bełkotu. Czy język przez swoją hiperaktywność stracił zęby, jak to mówią, zjadł zęby na gadaniu? Czy śliskie dziąsła języka nie są w stanie już się zazębić raz na zawsze, żeby stworzyć kategoryczną całość nierozerwalną? Pamiętajcie Państwo, my tutaj nie przyszliśmy, żeby jojczeć. My chcemy rozpoznać sytuację, w której funkcjonujemy i chcemy ją w jakikolwiek sposób rozumieć. Tak, boimy się takich rzeczy, boimy się naprawdę. To poczucie bezsilności w obliczu tego, co niepewne, płynne, ulega dodatkowemu wzmocnieniu z powodu przeświadczenia, że sens i prawda nam się wymykają. To są słowa Franka Furediego z książki Gdzie się podzieli wszyscy intelektualiści. Czego my się boimy? Parafrazując Pawła Apostoła, mógłbym powiedzieć, że obawiam się, że mówię nie to, co chcę, a to, czego nie chcę, nie mówię. Że to się samo jakoś mówi niechcąco, ponieważ się zbytnio przebarwia, ponieważ nie ja jestem do końca autorem, tylko jestem jednym z uczestników w tej bulgocącej zupie informacji.
i u pola Selana wstrząsające strofy, zbiegłe szare papugi odprawiają msze w moich ustach. A może ja sobie nie życzę? Może ja chcę mówić to, co chcę mówić, a nie jakieś papugi szare na dodatek będą odprawiać cokolwiek w moich ustach. Usta są jednym z najbardziej osobistych, prywatnych punktów naszego istnienia. Chcemy nad nimi panować. Jakakolwiek byłaby gęstość lub rzadkość przestrzeni informacyjnej, zauważamy, że język, oczywiście per analogiam, możemy powiedzieć, rządzi się pewnymi prawami pokrewnymi do świata naturalnego. Obiekty językowe dysponują pewną gęstością, pewną masą. Są hipermasywne arcydzieła i są bardzo leciutkie, prawie że zaniedbywalne, banały. Natomiast obiekty językowe pomiędzy sobą oddziaływują. Nie tylko obiekty, ale i formy. Jest jakaś cudowna, wspaniała właściwość elementów językowych, że one lgną do siebie. A więc język nie tylko lgnie do nas, chce być słyszany, ale słowa lgną do siebie, chcą być składane, składają się w jakieś większe całości. Słowa, formy, barwy, kształty, gesty pojedyncze układają się w większe, wspaniałe całości. Nawet te, które położone na glebie języka, tak naprawdę nie mają z sobą nic wspólnego. One chcąc, nie chcąc, zaczynają z sobą rozmawiać. Jeden obraz położony koło drugiego obrazu niechcąco zaczyna nawiązywać kontakt. To jest wspaniała cecha języka, bo tak budujemy wypowiedzi, ale też tak wypowiedzi się same budują. Przy ulicy Filipa, przy starym kleparzu stoi ceglany kościół. Na tym kościele wywieszono baner z cytatem słów Chrystusa: przyjdźcie do mnie wszyscy. Obok jest prywatna wyższa szkoła biznesu i zarządzania i czegoś tam jeszcze. A oni powiesili rekrutację. To wisiało przez dłuższy czas, zanim ktoś się zorientował, że może coś nie tak. Nic się złego nie stało, nikt nikogo nie obraził. Natomiast te dwa banery, chcemy czy nie chcemy, zaczęły z sobą rozmawiać i dopełniły się w całość. Oczywiście, że tak. Czy złączenie czegokolwiek z czymkolwiek samoczynnie stworzy pełne treści dzieło? Zaiste nie. Lecz gdy twórca mocą językowych prawideł sprzęgnie je w całość, zaczynają współbrzmieć i tworzą nierozerwalną całość. W przegęszczonej przestrzeni język nie mieści się już w takich ramach jak media, jak techniki. Bardzo często gdzieś pływa pomiędzy nimi, łączy je. Stąd interdyscyplinarne zespoły bardzo bywają twórcze i interesujące. Stąd sprzysięgliśmy się z naukowcami, żeby nie udając jedni drugich, naukowcy i artyści, żebyśmy mogli wspólnie zastanawiać się nad istotą języka. Gęsty jak w tokijskim metrze świat języka i cywilizacji. Świat kultury często jest przypasowywany, przykładany do figury labiryntu.
Ale w greckim mitologicznym labiryncie mieliśmy oto takie składniki. Jeden Tezeusz, sztuk jeden. Jeden Minotaur, jedna nić Ariadny i mnóstwo korytarzy. A teraz pomyślcie sobie taki labirynt z 8 miliardami Tezeuszów i Minotaurów i każdy z Tezeuszów snuje swoją nić. Otóż na skrzyżowaniach tych labiryntów tworzą się kołtuny. Tworzą się gordyjskie węzły, niemożliwe do jakiegokolwiek rozplatania. Twierdzenie, że moja nić jest jedyna, która mnie wyprowadzi z tego labiryntu, może być zasadna, ale nieużyteczna, o ile nie będę w stanie odróżnić jej od innych nici, albo kiedy zaplączę się. To miało sens, kiedy była jedna nić. I wtedy, aha, ja już tędy szedłem. Gordyjskie węzły pijanej Ariadny mogłyby ładnie określić tą sytuację, w jakiej my żyjemy. Czy to znaczy, że nie istnieją żadne drogowskazy? A może drogowskazów jeszcze ich jest tyle, że nie da się za nimi podążać? Przecież drogowskazy, takie nici Ariadny, zawsze były remedium na chaos. Zawsze wskazywały znaczenie, zawsze wskazywały cel podróży. Jeżeli przyłożymy ten obraz do sfery języka, możemy i spytamy się o drogowskazy do znaczeń, to natychmiast pojawia się zdanie Krystyny Błeszyńskiej, przepraszam, iż interaktywna i dynamiczna natura komunikacji międzyludzkiej sprawia jednak, że jego znaczenie jest negocjowane i współtworzone przez strony kontaktu, podlegając systematycznej aktualizacji. Trudno się nie zgodzić z tym zdaniem, że zawartość treściowa języka to nie jest tylko jego formalizm, jego forma, ale także pole kontekstualne, w jakim się toczy, i do tego musimy dołożyć ciągi referencyjne. Czy dzisiaj potrafimy odnieść się do jakiegokolwiek dzieła kultury bez ciągów referencyjnych do tyłu? Ach, fajny obraz namalowałeś. Wiesz, to bardzo mi przypomina tego, tamtego, owego. One są dostępne dla nas wszystkich. Ja nie mogę się zgodzić i upierać się, że tylko forma emanuje treść. Nie, ponieważ nie zgadza się to z moim doświadczeniem codzienności. W związku z tym stwierdzam, że drogowskaz treści to jest zespół formy, kontekstu i odniesień. Są skrajne kontekstualizmy, które odbierają w formie jakiekolwiek znaczenie, natomiast nie znajduje logicznego, możliwego do logicznego przejęcia układu, w którym mógłbym powiedzieć, że forma przestała cokolwiek znaczyć, albo z drugiej strony, że wszystko może znaczyć cokolwiek. Mamy kolejny przykład, że w przegęszczeniu informacyjnym bezwzględność krawędzi jest nie do utrzymania. Znowu mamy kolejny przypadek teorii względności, tym razem semantycznej zawartości powiadań. Ale oczywiście przecież można by jakoś z tym sobie poradzić. Natomiast nie unikniemy pytania, czy znaczenie drogowskazu się negocjuje. Drogowskaz to stabilny, że tak powiem, wskazywacz kierunku do celu.
Problem polega na tym, że w dynamicznej i przegęszczonej przestrzeni informacyjnej, zapełnionej wzajemnie oddziałującymi na siebie odpryskami domniemanych, acz niedostępnych całości, cel nigdy nie leży w jednym miejscu. Jego lokalizacja się przesuwa. I to przesuwa się, przemieszcza się z dużą prędkością. Można by wprawdzie negocjować z równie dużą szybkością, albo poszukiwać pozycji celu lub znaczenia w takich przestrzeniach jak przestrzeń fazowa lub przestrzeń konfiguracyjna, które pozwalają nam wyznaczyć z dużym dozą prawdopodobieństwa pewne trajektorie zachowań obiektów przez nas rozpatrywanych. Zygmunt Bauman dobija nas swoim zdaniem, iż te same właściwości powodują jednak, że broń ta staje się bezużyteczna, gdy cele niewidoczne dla artylerzysty zaczynają się poruszać, zwłaszcza zaś, gdy poruszają się szybciej niż odpalane pociski. Gdy czynią to w sposób nieuporządkowany i nieprzewidywalny. Zadajmy sobie ostatnie pytanie. Jak to cudo wyłączyć tu? Jeżeli wszyscy domagamy się gęstego istnienia i w sposób naturalny i oczywisty emanujemy treści, rozsyłamy je, upowszechniamy, bo chcemy być zauważeni, czy istnieje jakaś granica prędkości, intensywności, ilości obiektów językowych, które są granicą języka, poza którą język przestaje być sobą. Te wszystkie rozważania u mnie zaczęły się od tego, że miałem sen. Śniło mi się, że pędzona dzieworuczym szałem fraza wypierdywała rzesze morfemów. A te, pożerając się i kopulując jednocześnie, w samozachwytnym odurzeniu wypierdywały kolejne pokolenia samych siebie. Aby żyć, potrzebowały mrowiącego się wokół nich potomstwa. Jesteście szczęśliwi, że nie słyszeliście tego, co ja w tym śmie. Pamiętacie zapewne pewne lamentacje Gonzala z transatlantyku Gombrowicza. Oj, co za kłopot z tym mam, skaranie Boże, albo najcenniejsze, najbardziej szacowne to dzieła geniuszów samych, najprzedniejszych ludzkości duchów, ale cóż, Panie, kiedy gryzą się i też i tanieją od nadmiaru swego, albo za dużo i co dzień nowych przybywa i nikt wyczytać nie może, bo za dużo. Ach, za dużo! No to na deser bajki robotów Stanisława Lema. Z pracowni wypełnionych leciały na ulicę obrazy i posągi. Nie po płytach chodnika się stąpało, jeno po stosach poematów. Nikt bowiem już nikogo nie czytał, nie studiował, muzyki cudzej nie podziwiał, skoro sam był sobie panem wszystkich mus, geniuszem obrotowym i wcielonym. Ile dzieł sztuki można zeżreć na raz? Już wiele lat temu, pamiętam, profesor Stanisław Karpowicz, udręczony, wyszedł i usiadł ze spuszczoną głową na schodach przed wejściem do Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. Wyglądał
potwornie. Kiedy spytałem: Sławku, co ci? Odpowiedział, przepraszam, cytuję: jeszcze jeden obraz i się zżygam. Kiedy zadyszany w pogoni za samym sobą język skołowacieje? To jest pytanie o granice języka. Nie o granice pomiędzy światem języka a światem natury. To jest pytanie o limit, o limity języka. Znamy naturalne limity lub limity poznawcze rozpoznane przez naukę. Okazało się, że prędkość światła jest największą możliwą do zaistnienia we wszechświecie i nic szybciej niż światło nie jest w stanie, ani to światło w nieskończoność nie może się rozpędzać. Okazało się, że zasada nieoznaczoności Heisenberga w naturze zawiera pewną granicę dokładności uzyskanych pomiarów w eksperymentach i to nie jest wina wadliwości eksperymentatora lub jego instrumentarium. To jest natura rzeczy. Też bardzo ciekawe jest zasada gęstości populacji stworzona przez Allego, która stwierdza, że jest pewna granica ilości danego gatunku w zamkniętym terenie, poza którym ekosystem zaczyna się burzyć i zaczyna kombinować, jak przetrwać. Sytuacja jest bardzo ładnie przez naturę rozwiązywana. Otóż kiedy przegęszczenie następuje, dochodzi do rozrostu nadnerczy u osobników z tej populacji. To doprowadza do kilku rzeczy, między innymi do osłabienia systemu immunologicznego jednostek, jak również do ta wpływa tak na system nerwowy, że dochodzi do pewnych zachowań dewiacyjnych, co doprowadza do obniżenia się populacji i jakby regulacji i ponownego powrotu ekosystemu do równowagi. Czy to znaczy, że językowi też grozi coś takiego? Bardzo proszę Państwa po raz drugi i ostatni o zabawę. Ci na końcu będą mieli najgorzej. Proszę wziąć swoje telefony komórkowe i zrobić zdjęcie temu ekranowi. Bardzo będę wdzięczny za to, jeżeli to zrobicie. I zobaczcie później sobie, co sfotografowaliście. Albo inaczej, popatrzcie sobie na ekran, potem zróbcie sobie zdjęcie i sprawdźcie, co sfotografowaliście. Mogę i tak, suma summarum, i tak bym wygrał ten zakład, jeżeli się założę z wszystkimi, że na zdjęciu zobaczyliście nie to, co widzicie na ekranie. Tego zdjęcia, które macie teraz w komórce, nie widzieliście. Macie Państwo przed sobą projekcję 80 fotografii na sekundę. Wasze oko jest w stanie wyłowić około 2,5 do 3 na sekundę, a wasz umysł około 1,5 na sekundę. Wszyscy oglądamy tę samą projekcję. Ona się nie różni, każdy z was widzi to samo. Natomiast każdy z was postrzega co innego, co gorsza, postrzega nie to, co widzi, tylko to, na co jego umysł jest przygotowany, czy jest chętny do przyjęcia. A ponieważ nasze umysły się różnią, stwierdzam, że każdy z was widzi co innego. Co gorzej, tempo tego pokazu jest takie, że nie jesteśmy w stanie podzielić się między sobą tym, co widzimy. Ja zastosowałem pewną ulgę dla was, żeby was już nie zamaltretować do końca. Otóż wybrałem tylko i wyłącznie fotografie, które przedstawiają twarz lub postaci ludzkie. Ludzie są tematem. A szczególnie w przypadku twarzy nasze umysły działają zupełnie inaczej niż w przypadku innych. Mamy inny zupełnie system, inne rejony
naszego mózgu są odpowiedzialne za rozpoznawanie ludzkiej twarzy. Kiedy złożyłem przypadkowo wybrane z internetu zdjęcia, niezależnie od motywu, dostaję migotanie barw, sieczkę, którą umysł nie jest w stanie w ogóle chwycić ani jednej fotografii. Gdybym wam to pokazał, nie widzielibyśmy nic, oglądając to samo. To jest moje pytanie o prędkość, o możliwą, dopuszczalną prędkość, gęstość, intensywność realizacji językowej w jednej przestrzeni i o wpływ tej prędkości na naszą kulturę. Nie rozstrzygnę, nie powiem, że to jest koniec naszej kultury i tak my skończymy. Na koniec odniosę nas do... To można pominąć. Do zdania Konrada Lorenza, który w Regresie Człowieczeństwa pisze, iż wszelkie niszczycielskie dla kultury procesy są spowodowane różnicą między szybkością przebiegu ewolucji kulturowej a genetycznej. Oczywiście to bardzo ładne i zgrabne zdanie, które by nam załatwiło całą sprawę. Natomiast nie możemy zupełnie go zignorować, ponieważ wiemy i mamy już dowody na to, że kolejne pokolenia użytkowników przestrzeni kulturowej adaptują się do charakteru tego przestrzeni. Nasze umysły, nasze mózgi okazały się w jakiejś tam części plastyczne. Nasze umysły uczą się reagować na takie, a nie inne systemy informacyjne. Nabywamy nowych umiejętności, zarzucając stare umiejętności. Czy to znaczy, że kiedy spotkamy się tu za dwa pokolenia, to uczestnicy tego spotkania zobaczą 80 klatek na sekundę? Tego nie wiemy, to jest bardzo frapujące pytanie. Natomiast oczywiście wiemy, że już wystarczy 24 klatki na sekundę powiązanych z sobą tematycznie i sekwencyjnie klatek, żeby stworzyć w naszych umysłach uczucie, że oglądamy ruch. To są bardzo ciekawe rzeczy, które się pewnie będą przed naszymi oczami toczyć. Nie gęstość, nie prędkość i nie względność krawędzi zdaje się mi być możliwym problemem językowym, ale to, od czego zacząłem nasze spotkanie. Bełkot i bano. Z całą resztą sobie poradzimy. Bełkot to jest niewyraźne, niechlujne wyrażanie. Stąd barbarzyńca, czyli bełkocący. To jest poważne niebezpieczeństwo. Kiedy coś, co mówię, znaczy nie dokładnie tylko to, co mówię, ale jeszcze jest przebarwione kontekstem i referencjami, to nie jest problem, bo to nie niszczy prawdy, to nie niszczy obrazu świata, to zmusza nas do przebudowania sposobu oglądania obiektów językowych. Ale niechlujność, wagary intelektualne, twórcze są niszczycielskie. I banał, który tworzy obiekty językowe bliskie neutrina o masie bliskiej zeru, które nie mają żadnego znaczenia i które zaśmiecają naszą kulturę. Czy to jest problem, który się pojawił ostatnio? Oczywiście nie, mówiłem. Ten problem towarzyszy językowi. Ja sobie wyobrażam język jako takiego linoskoczka, który balansuje pomiędzy bełkotem i banałem. Balansuje pomiędzy swoimi siłami scalającymi i siłami rozrywającymi. Bo język, jak powiedziałem, elementy języka przywierają do siebie. To jest jakby grawitacja.
One się scalają, ale grawitacja bez energii rozrywającej doprowadza do śmierci, do kolapsu, do zapadnięcia się, do wyskoczenia, do pustosłowia. Uwielbiamy pustosłowie. Pustosłowie zaczyna się wtedy, kiedy w zamkniętej ekosystemie, na przykład Akademii Sztuk Pięknych, nie musimy już tłumaczyć sobie znaczenia określanych, używanych określeń. Kiedy to jest oczywiste. Pustosłowie i banał zaczynają się wtedy, kiedy nie wypada zadać jakiegoś pytania. To jest początek choroby języka. Nie jego prędkość, nie jego gęstość, nie konieczność przebijania się przez tumult ze swoim bąblem informacyjnym. Ale właśnie ta niedbałość zawartości i ta taka oczywistość. I wtedy powstają slangi, które nic nie znaczą. Najbardziej wyczulonymi na tą chorobę są sfery sztuki i religii. No to, szanowni państwo, jak ja już tak powiedziałem, no to jest świetny, to jest świetne zdanie na koniec. Miałem inaczej skończyć, ale inaczej wyszło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ci, Andrzeju. Jako że w ostatnim fragmencie tego wykładu zobowiązałeś nas do zadawania pytań, pozwalam sobie otworzyć dyskusję. Zachęcam wszystkich z państwa, którzy zostali poruszeni tym gęstym, przedstawionym przez Andrzeja wykładem, do zarówno zadawania pytań, jak i dzielenia się refleksjami. Być może niekoniecznie musimy formułować konkretne pytania, ale może jakieś uwagi dotyczące tego, co przez ostatnią ponad godzinę padło. Bardzo proszę o podnoszenie ręki osoby, które chciałyby zadać pytania, ja wtedy podejdę z mikrofonem. Panie profesorze, ja jestem prostym człowiekiem. Chciałbym zapytać, określił pan pewną przestrzeń logoczą, dajmy na to, że to jest tylko język i tylko słowa, ale to jest znacznie szersza przestrzeń, która jest uwarunkowana i filozoficznie, i fizycznie. Według mnie taką ilość informacji, jaką dostajemy dzisiaj w ciągu jednego dnia, 150 czy 200 lat temu, człowiek nie dostawał w ciągu miesiąca. I ta gęstość stale rośnie. I zastanawiam się, co będzie dalej, dokąd to wszystko prowadzi. Bo pan profesor to określił, określił granice, przyjął pewne definicje. Natomiast no nie wiemy, co będzie dalej. Jak pan uważa, czy będzie zjawisko entropii, która to wszystko wyrówna? Czy zdarzy się coś zupełnie innego? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj wieszczenie o przyszłości, jak w większości przypadków, może być bardzo niebezpieczne. Z naszego punktu widzenia utrzymanie wykładniczego namnażania ilości informacji na sekundę musi doprowadzić do katastrofy, z naszego punktu widzenia. Z drugiej jednak strony obserwuję w ciągu mojego krótkiego życia tak potężne przemiany naszych zachowań, moich zachowań, zachowań moich rodziców, czy pamięć o zachowaniach moich rodziców, które pozwalają mi przypuszczać, że
umiejętności adaptacyjne w człowieku są duże. Jak pan widzi, nie rozstrzygnąłem tej kwestii jeszcze teraz. Są takie momenty w kulturze, które wydają się katastrofą, a katastrofą nie są. Kilka przykładów. Pierwszy, o których chciałbym wspomnieć najdalej sięgając, to są zmiany pisma w starożytnym Egipcie. Teraz jestem zbyt zmęczony, żeby tutaj nazwami tych hieratycznych, hieroglificznych, etc. nie chcę się wystawić na pośmiewisko, ale faktycznie mamy co najmniej trzy duże zmiany języka w starożytnym Egipcie. I otóż już tam w ogóle samo pojawienie się możliwości zapisywania myśli ludzkiej były oskarżane o to, że doprowadzą do rozsypania się ducha ludzkiego. Co ciekawe, ten najstarszy, uznany za święty język był kultywowany i pielęgnowany przez kastę kapłańską. Natomiast zwykli ludzie utracili możliwość rozumienia tego języka, mówili już zupełnie innym, codziennym językiem. Co ciekawe, mówi się, ja to oczywiście podążam za podstawowymi książkami na ten temat, nic nie wymyślam, nie jestem w stanie. Mówi się, że wierni modlili się, powtarzając brzmienia, ale nie rozumiejąc już słów. Natomiast kapłani bronili za wszelką cenę tego języka, który był święty, twierdząc, że ten codzienny nie nadaje się do wielbienia bogów. Kiedy Gutenberg zburzył dotychczasową, ale to nie tylko Gutenberg, to tak się przyzwyczailiśmy, bo to był i Gutenberg, i reformacja, i przemiany społeczne, czyli wzrośnięcie w siłę mieszczaństwa i usamodzielnienie się intelektualne warstwy mieszczańskiej w średniowieczu, doprowadziły do rozpowszechnienia umiejętności czytania i to, nie daj Boże, rany boskie, przecież to w językach jakichś takich pogańskich zupełnie, a nie w świętej łacinie, mniemano, że to będzie koniec cywilizacji europejskiej. Okazało się, że nie, że to był bolesne, ale doprowadziło do wybuchu, wspaniałego wybuchu kulturalnego i cywilizacyjnego. Pojawienie się komunikatorów, łatwych komunikatorów w naszych czasach, moje pokolenie zszokowało. Zszokowało, ponieważ ja pamiętam dzieciństwo bez komunikatorów. A jeszcze miałem to szczęście, że nasi rodzice nie zgodzili się na posiadanie telewizora w domu, póki my jesteśmy w domu. One kupili sobie telewizor, jak wszyscy poszliśmy z domu, oglądali chyba wiadomości albo coś tam, pół godziny dziennie. Więc pojawienie się bardzo możliwości szybkiego, natychmiastowego komunikowania swoich myśli nas szokowało. Często sobie nie radzimy. Oskarżamy to o bzdurność. Ja pamiętam samego siebie, jak słyszałem pierwszy raz w życiu człowieka z telefonem komórkowym, przepraszam, to jeszcze było takie coś, nie? I mówię, a ty wiesz, o czym on rozmawiał? On się pytał, czy ma kupić ziemniaki. I to mnie zszokowało wtedy, a sam dzisiaj takiego używam. Dlaczego o tym wspominam? Są momenty takich potężnych, szybkich przemian cywilizacyjnych, technologicznych i kulturowych, za którymi my nie nadążamy i boimy się, że to pęknie. To nie znaczy, bo ja nie jestem w stanie rozstrzygnąć, czy to nie pęknie, ponieważ z drugiej strony musimy pamiętać, że cywilizacje rosną i upadają. I to jest fakt historyczny. Nie ma cywilizacji, która od początku świata do końca świata funkcjonuje. Dochodzi do pewnego przesilenia, dochodzi do czegoś takiego, co ja nazywam, że siły odśrodkowe języka i cywilizacji przerastają siły zbiorcze języka i cywilizacji i wtedy cywilizacja pęka. Jeżeli cywilizacja traci możliwość wspólnej zgody na to, co jest prawdą,
A co jest kłamstwem? Cywilizacja skazuje się na upadek. Tak bywało. Przecież Rzym upadł nie dlatego, że dzikie plemiona miały lepszą broń. Klej cywilizacyjny Rzymu pękł. I była siła odśrodkowa, która rozerwała. Ten jeden z najstarszych obrazów wieży Babel i pomieszania języków jest bardzo ciekawy dla nas jako figura do rozważań. Wysoko rozwinięta cywilizacja, w której wszyscy zaczęli mówić jednym językiem. I tutaj mamy inną sytuację. Nie, że siła odśrodkowa rozerwała całość, tylko siła odśrodkowa znikła. Klej zadusił tą cywilizację. I przepraszam, nie jestem księdzem i nie będę tutaj teologii uprawiał. Pan Bóg uratował ludzi, ich rozganiając. Ponieważ oni już wszyscy mówili jednym językiem. Czyli wszyscy. Siła dynamiki językowej została przezwyciężona siłą scalającą. I trzeba to było rozerwać. I oni się rozpieszli po całym świecie. Może wtedy pierwsza wędrówka ludów i tak dalej. Więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie sensownie. Tak, tak, nie. Pokazuję tylko dwa punkty odniesienia, które pozwalają mi myśleć o tym. Powtarzam. Czyli zdolności adaptacyjne umysłu ludzkiego i człowieka jako takiego, który każde pokolenie radzi sobie inaczej, każde pokolenie odpowiada na te same pytania inaczej, ale odpowiada, a z drugiej strony pewna możliwość zachwiania równowagi pomiędzy dynamiką przemian rozrywania, a dynamiką ściągania, czyli tak jakby w grawitacji, prawda, mamy te siły atomowe, które ściągają i też te, które rozrywają i to jest taki balans. Ten mój obraz języka, który balansuje na linie, też jest z tym związany. Język jest strukturą żywą. Języki martwe znamy i tak dalej, ale one płaczą, bo ich nikt nie czyta. Dziękuję. Korci mnie, żeby samemu zadać pytanie. Czy dobrze zrozumiałem, że wszystko, co nie jest językiem, jest naturą? Dobre pytanie. Nie znajduje trzeciego stanu skupienia. Cała homosfera jest językiem, o ile traktuje to w ten sposób, że jak Foucault, za Foucault, powtarzam, język to jest skończona liczba prawideł umożliwiająca nieskończoną ilość realizacji. Czyli wszystko, co jest wolicjonalne w tym znaczeniu, że jest tworzone przez człowieka, jest tworzone według jakichś reguł. Wymyka się temu nasza zwierzęcość, nasz instynkt. Człowiek jest dziwnie pomiędzy, ale człowieczeństwo jest językowe. Jestem wiernym wyznawcą jednak Heideggera, w tym powiadaniu, że w języku mieszka człowiek. Ponieważ jesteśmy w gronie artystów i łatwiej nam czasami poczuć niż wywieść, to wspaniały, wstrząsający moment w pianiście, kiedy żydowski pianista gra na fortepianie w zrujnowanej Warszawie i niemiecki oficer siada słuchać. To
To była, to pięknie zostało rozegrane, że w języku tej muzyki bestia odzyskuje człowieczeństwo. I myślę, że tu dużo w tym jest. Pominę kwestię, która gdzieś przebrzmiała na początku w pana wypowiedzi, czyli transcendentne funkcjonowanie logosu. Nie jestem władny tego rozstrzygać i nie miejsce tutaj na to. W każdym razie tak, odpowiadam, język to jest język i natura. Czy coś jest trzeciego, nie rozpoznaję. Ale przyjmujesz zatem właśnie taką dychotomię, ale jednak z takim mocnym odcieniem antropocentrycznym. Człowiek jest w środku, to człowiek posługuje się językiem. A co z nieludźmi? Nie, nie, to nie jest aż tak, że człowiek się posługuje językiem. To nie będzie odbicie piłeczki, chociaż nie będę miał czasu się w to zagłębić. Takie widzenie sytuacji, że język mówi człowiekiem, ponieważ człowiek nie tworzy języka od początku, my wzrastamy w języku. Prawda? Stąd Heidegger mówił, że mieszkamy, to jest mieszkanie człowieka. To mieszkanie, czyli coś, co się zastaje, w czym się wzrasta, przez uczestnictwo się człowiek wdraża w to. A co jeśli chodzi o nie człowieka, to tutaj znowu musiałbym być naukowcem i sensownie to rozważyć. Z mojego punktu widzenia, nie zaprzeczając metabolizmowi sygnalizacyjnemu i nie rozstrzygając twardej granicy języka pomiędzy ludźmi a innymi istotami, pozostaje przy tej sferze ludzkiej, bo ona mnie dotyczy, ona mnie interesuje. Natomiast czy człowiek jest powyżej wszystkiego? Ja nie potrzebuję tego tak rozstrzygnąć. Czyli jeżeli pokazuję świat bytów naturalnych i bytów językowych, to nawet ja tego nie rozwarstwiam. Ja wolę myślenie o tym jako o wymiarach rzeczywistości. Język, natura. A ja mówię język, natura. Ciekawe byłoby, co jest trzecim wymiarem. Tutaj to trzeba by fajnie rozstrzygnąć. To nie rozdziela, to nie rozwarstwia, to dopełnia. Jest spójnia, która jest więcej niż jednowymiarowa. Spójnia wielowymiarowa jest istotą naszego funkcjonowania. Prawda? Jak już mówimy o języku, to ja traktuję zawsze w swoim myśleniu język w przestrzeniach bodajże siedmiowymiarowych. Prawda? Jeśli chodzi na przykład o teologiczną perspektywę języka, kiedyś o tym nawet rozmawialiśmy, prawda? Że jest język wyrażania, czyli jest język ekspresji, jest język komunikacji, jest język nazywania, jest język performacji, czyli powoływania do istnienia. To nie są poszczególne języki, to są wymiary ludzkiego powiadania, w których jeden z wymiarów bierze górę, a inne mogą być sprowadzone aż poza granicę, znaczy aż do zaniedbywalności, prawda? I faktycznie dążymy do tego, kiedy chcemy precyzyjnie mówić. Króciutki tylko przykład, o czym mówię w tych wymiarach. 2 plus 2 równa się 4. Ten obiekt matematyczny jest ścisły, jasny, prosty, najprostszy z możliwych. Ja do was teraz to powiedziałem jakimś głosem, jakąś melodyką, w jakimś rytmie. Mógłbym też to zapisać. 2 plus 2 równa się 4. I oczywiście taki przykład zawsze daję, że trudno, żeby na przykład ktoś zaprzeczył równaniu Leibnica przez to, że czwórkę pisał z ogonkiem. Natomiast ta czwórka jakiś wygląd ma.
Jeżeli artysta napisze 2 plus 2 równa się 4, to nie będzie mu chodziło o czysty obiekt matematyczny, ale o pewną nośność ekspresyjną danej formuły językowej. I to są wymiary języka, które zawsze współbrzmią, współistnieją. Znaczy to jest jedna bryła języka, w której przyznajemy dominantę jakiejś funkcji tego języka. Taki jeden przykład bardzo frapujący. Nie wiem, czy znacie Państwo takie dzieło sztuki, które się nazywa Pale Blue Dot, stworzone przez naukowca amerykańskiego o nazwisku Sagan. To był jeden z twórców programu Voyager 1, astrofizyk i matematyk, który doprowadził do tego, że ta sonda kosmiczna wyleciała od nas, leciała i tuż przed utratą łączności z tą sondą Sagan stworzył dzieło sztuki. Otóż poprosił kolegów, żeby obrócili kamerę w kierunku Ziemi i zrobili zdjęcie. I powstało zdjęcie czarnej przestrzeni z kropkami i z taką pale blue dot, blado-niebieską kropką. I napisał krótki tekst o kropce, na której wszyscy mieszkamy. I to był poemat napisany przez naukowca. Więc jakby on przyznał tej frazie fotograficzno-werbalnej funkcję ekspresji artystycznej. Nie przestał być naukowcem, natomiast to nie jest dzieło nauki. Ale to bym za długo opowiadał. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Mamy jeszcze chwilkę przepisowo. Ja mam pytanie albo prośbę o doprecyzowanie pojęcia, które kilka razy się pojawiło, całości. Bo z tego, co zrozumiałam, ta całość pojawiła się tak jakby w opozycji do bełkotu, ale... Do ułamka, ale dobrze. No i w pewnym sensie ta całość kojarzy mi się jednak z jakimś zamknięciem, brakiem produktywności, powiedzmy. No i o co chodzi? Pojęcie całości. Jeżeli podejdziemy do tego pojęcia, czy użymy tego pojęcia w związku na przykład z tożsamością rozważanego obiektu lub osoby, to każdy swoisty obiekt rozważań jest całością. I my rozpoznajemy, kiedy on całością nie jest. W jakiś sposób wystarczy zobaczyć człowieka bez nogi, wiemy, jak wygląda cały człowiek. I oczywiście to jest prawda, z drugiej jednak strony wiemy, że również tożsamości obiektów rozpatrywanych przez nas, które są całością, są przebarwiane przez otoczenie, przez treść otoczenia. Powiedzmy, poemat, dane zdanie werbalne jest zamkniętą całością. Każde dzieło sztuki, każde dzieło kultury, każde dzieło nauki jest całością i my rozpoznajemy, każde równanie matematyczne jest całością, jesteśmy w stanie wykazać jakiś brak w tym. To jest bardzo, tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej problemu, na którego przedstawienie nie starczyło mi czasu. Otóż rozpoznaję pewną fundamentalną niezgodność pomiędzy językiem i obiektami języka, a opisywanymi czy wyrażanymi przez ten język rzeczywistością. Ponieważ całość ma pewną krawędź, poza którą już nie jest sobą. Prawda? Możemy powiedzieć, że ta krawędź nie jest ostra, ona może być rozmydlona, ale jednak możemy powiedzieć plus minus, pani jest tu, a pani koleżanka jest tu i między wami jest jasna granica, gdzie pani się kończy, przepraszam, a gdzie się koleżanka kończy. Ale oczywiście wiemy, że to jest złuda, bo w przeciągu czasowym mogę się zastanawiać, kiedy mój paznokieć przestaje być mną w trakcie obcinania, etc., etc. Rzeczywistość
jako całość nie ma krawędzi. Mówimy nawet o przestrzeni skończonej, ale pozbawionej krawędzi. A każdy opis tej rzeczywistości jest krawędziowana. Nie tylko przez krawędzie kompozycji jakiegokolwiek języka, ale również przez krawędź spektrum wyrażalności. Dlatego mówimy, że dysponujemy różnymi językami do opisywania tej samej rzeczy, nie oczekując, że jedno zdanie opisze w całym bogactwie nasz obiekt. Profesor Heller nawet powiedział, że napisał, że rzeczywistość zdaje się być bogatszą niż pytania, które jesteśmy w stanie o nią zadać. To jest dla mnie ciekawa relacja rzeczywistości i języka, bo pytanie musi być zadane w języku. Ja ostatnio rozpatrywałem możliwość właśnie ukazania całości, ale ukazanie całości jako wszystkiego jest możliwe tylko w założeniu, że moja kompozycja, nawet całościowa, ma krawędź. W trakcie poprzedniego wykładu Kuba Wojnarowski prezentował nam ten słynny kwadrat Leibnica, zakreślony na czarno kreskami i po każdej stronie było napisane po łacinie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z najdoskonalszych obrazów nieskończonej całości. Krawędź nie jest przeciwieństwem bełkotu. Bełkot to jest nieścisłość lub wadliwość. A fragmentaryczność to jest zupełnie inne pole rozważań. Są dzieła tak skomponowane, jak chociażby każdy przykład malarstwa tablicowego europejskiego, że nikt, kto cokolwiek wie i zna to malarstwo, nie będzie miał wątpliwości, czy ma do czynienia z całym dziełem, czy z jego ułamkiem. A ja mówiłem o ułamkach w tym znaczeniu, że my tworzymy dzieła jako ułamki, jako odłamki, jako odpryski. To jest pierwsze. Drugie, że my doświadczamy dzieł fragmentarycznie, nie całościowo. To moje wołanie, ile można naraz zeżrzeć dzieł sztuki, wiąże się oczywiście z takimi odwiedzinami jak Biennale Sztuki Wenecji, i wszystkie duże wydarzenia kulturalne czy artystyczne, w których rozpoznaję limit mojej przystawalności, znaczy mojej chłonności, ale później w głowie mam jakby zlepek fragmentów, detali nie pogłębionych, ponieważ mój umysł nie miał czasu jakby wygaszać jednego oglądu przed drugim. I to się gdzieś zazębia, to się zlepia, ale jakimiś fragmentami. Trzeci, ostatni, co powiem, jeśli chodzi o fragment, o detal, o odpysk, to jest jednak zjawisko kolażowania. Takiego zestawiania z sobą elementów znaczących, że one wpływają na siebie, zmieniając swoje znaczenie. Myślę, że to był jeden z pierwszych symptomów przegęszczania się przestrzeni kulturowej. Moglibyśmy powiedzieć, że ojcem przegęszczenia, znaczy nie ojcem, ale wyrazicielem, czy ojcem wyrażania przegęszczenia był chyba Max Ernst, czyli wiele lat temu, kiedy właśnie zaczął kolażować z sobą elementy znalezione i tworząc nowe, zlepkowe, hybrydowe treści. Zwróćcie uwagę, że tak się dzisiaj buduje filmy, tak się pisze dzisiaj powieści. Nie ma jednej linii narracyjnej, to nie jest ta wielka literatura, jak chociażby rosyjska. Nie mówię, że tamta była wielka, a nasza nie, tylko teraz właśnie się ściąga do siebie i to zaczyna rozmawiać z sobą. Stąd ta ułamek, nie, uciekło. Cząstka, tak, fragment. Chyba tyle, nie? Znaczy ja jeszcze jestem gotowy, ale mamy...
mało czasu. Proszę Państwa, zbliża się godzina 21, ale myślę, że możemy sobie jeszcze pozwolić na jedno pytanie. O. Oho. Już Piotr. Wiedziałem, że nie wytrzyma. Andrzeju, ja sobie zapisałem na sam koniec, pod koniec poruszyłeś kwestię, która w jakiś sposób, którą określiłeś jako sytuację ryzykowną językowo, taką zabójczą kulturowo, destrukcyjną też językowo. I jak dobrze zrozumiałem, wskazałeś oczywistość jako taką sytuację. Sytuację, w której boimy się zadawać pytań. Jeżeli coś jest oczywiste, to staje się aksjomatem w pewnym sensie. Czy zatem zadawanie pytań o rzeczy oczywiste w pewnym sensie staje się, można powiedzieć, głupie, ale zbawcze i ostatecznie jednak ma sens? Myślę, że chodzi, bo też w pewnym sensie zrozumiałem, że chodzi o krąg nas, artystów, i równocześnie też ludzi, którzy wzajemnie starają się czegoś nauczyć. Stachura kiedyś napisał taką książkę Się. Bo tak się maluje. Bo się nie oprawia we wzorzyste ramy. Bo się tego nie robi, a tamto się robi, bo tak się postępuje, bo tak się mówi. To oczywiście nadużywam tego tytułu się, bo nie o to może Stachurze do końca chodziło, ale przedustawna oczywistość rzeczy to jest co innego niż aksjomatyczność. O aksjomaty trzeba się pytać. Właśnie. Nie można rozwijać się dalej, kiedy się nie zada swojego pytania. Nie ma głupich pytań. Nie istnieją głupie pytania. Są pytania, które się wstydzimy zadać. Z przyczyn społecznych, językowych, pozycji i tak dalej. Natomiast głupie pytania nie istnieją. Nie ma czegoś takiego. Istnieją głupie odpowiedzi, albo istnieje głupota braku zadawania pytań. Język jest pewną konwencją przyjętą przez daną grupę ludzi i przez jakieś pokolenie tych ludzi. I pewne rzeczy stają się oczywiste. I ci ludzie wiedzą, dlaczego się tak robi, dlaczego się tak maluje, ale potem ci ludzie uczą innych ludzi i mówią, tak się nie robi. A on nie spyta się, a dlaczego się tak nie robi? A z jakiego powodu się nie robi? Ponieważ ta informacja, to źródło takiego, a nie innego powiadania jakby zanika w cieniu przeszłości, a każdy na nowo musi zadać pytanie. Co to znaczy, co mówisz? Bez tego język wiotczeje. I pustoszeje. Ponieważ my jesteśmy zamkniętą grupą społeczną, bardzo jesteśmy narażeni na takie używanie języka, ponieważ między nami są rzeczy oczywiste, a później się okazuje, że te oczywiste rzeczy są oczywiste, ale nikt nie wie tak naprawdę, o co chodzi. Pamiętam taką scenę w jakimś programie, bez nazwisk, programie dla dzieci o sztuce, i pan stał z takim paluchem, a wokół dziatwa się tam mnożyła, a on takim paluchem i tak. Symetrii nie lubimy, bo symetria jest nieciekawa.
No i znowu wspaniały Gombrowicz. Jak bodajże Syfon, nie pamiętam, czy to był Syfon, woła do profesora Bladawki. Panie profesorze, ale jak zachwyca, jak nie zachwyca? A Wacki jest wielkim poetą, albowiem wielkim poetą był. To jest brak kwestionowania. To niszczy język, niszczy kulturę, niszczy wszystko i też niszczy więzy społeczne. I mówię, sztuka jest bardzo newralgicznie na to wyczulona, jak również religia, przez to, że mówimy o kontakcie z objawieniem i ludzie się boją zadać pytania, ale księże dobrodzieje, ale o co tak naprawdę chodzi w tym zaliu? A zaliż nie byłby, był umarł sługasz mój. I ten wujek się broni, i ksiądz wujek znaczy się broni, nikt nie rozumie tej księgi i przestaje jej czytać i to jest pustka. To doprowadza do zjawiska nie do zjawiska nieczytelności tekstów, ale do zjawiska nieczytalności. Brak pytania? Proszę bardzo. I niszczenie kultury? Proszę bardzo. Są co najmniej dwa niezaprzeczalne fundamenty tożsamości każdego Polaka. Pismo Święte i Pan Tadeusz. I nikt tego nie czyta. A to wisi nad naszymi głowami jak takie monstrum. I potem ja się dowiaduję, że na przykład Ewa zrywała jabłko. I przechodzę przez 17 tłumaczeń Pisma Świętego i nigdzie nie znajduję informacji o jabłku. A to jabłko się nie da wyplenić. Jest jabłko i koniec, kropka. I Pan Tadeusz też. I Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dalej nie pamiętam. Podlegamy wtedy, słuchajcie, wypoczwarzaniu się rzeczy, które wiszą nad nami, które są jakby częścią naszej, czy fundamentem naszej tożsamości, a której nie znamy, ponieważ nie pytamy. Ponieważ o to nie pytamy. Więc tu jest problem z tym brakiem kwestionowania. Dosyć, nie? Szanowni Państwo, widzę, że już dziekan dzwoni po pomoc. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za obecność i za uwagę. Bardzo się cieszę, że mogłem przedstawić te, może trochę nieuporządkowane, ale moje rozważania o języku. Na sam koniec wspomnę, że to jest, te nasze spotkania to jest preludium do Festiwalu Nauki Kopernikus organizowanej przez Centrum Badań Interdyscyplinarnych Kopernikus, który od 21 maja rozpoczyna się ten festiwal, jest pełen wspaniałych naukowych i kulturalnych wydarzeń. W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego jest dodatek, czyli katalog festiwalu. Tam znajdziecie wszystkie wydarzenia tego festiwalu. Bardzo serdecznie w imieniu organizatorów zapraszam Państwa do zainteresowania. Dziękuję bardzo.